Monika, stwierdziłam, że przyda się taki odcinek typowo o planowaniu dla studentów, takie planery powiedzmy tematyczne, a jakby bodźcem do tego było to, że przeglądałam moje stare filmy i tak doszłam do wniosku, że to moje całe takie planowanie w taki bardzo metodyczny, systematyczny sposób i jakby w taki bardzo merytoryczny i oparty też o zdobycze naukowe i psychologiczne zaczął się właśnie na studiach. Właśnie wtedy poczułam potrzebę, żeby jakoś bardziej usystematyzować sposób, w jaki się organizuje. Takie bardzo metaorganizacyjne, ale mianowicie chodzi mi o to, że właśnie jako studentka poczułam potrzebę, żeby trochę lepiej ogarniać rzeczywistość i jeszcze doskonale pamiętam, jak to było, jak się pracowało, studiowało, jeszcze miało zainteresowanie, jeszcze chciało mieć jakieś życie towarzyskie, jeszcze czasami chciało się spać, to trzeba było się trochę ogarniać i trochę trzeba było jednak poszukać sobie na to sposobów. Dlatego, jako że zbliża się początek roku akademickiego i być może teraz szukacie właśnie dobrego narzędzia do planowania w studenckim trybie, to przychodzę do Was z kilkoma opcjami. Od razu mówię, że to są wszystkie opcje, które będą raczej niskobudżetowe, no bo studenckie życie. Pojawi się też opcja darmowa i myślę, że każdy coś znajdzie po prostu dla siebie. Więc zacznę od opcji fizycznej. Znalazłam planer, który jest w fantastycznej cenie 22 zł. I to, co mnie w nim urzekło, to jest to, że faktycznie jest pomyślany pod studenta. I jest to planer akademicki niedatowany, zrób to dobrze. Przede wszystkim urzekła mnie cena 22 zł za produkt fizyczny, to jest już całkiem nieźle. Ale jak zajrzycie do środka, to znajdziecie tam parę działów, które uważam, że są typowo studenckie i typowo użyteczne. Przede wszystkim będą tam karty, które są skupione typowo na zaliczeniach, ocenach, konkretnych zajęciach i konkretnych projektach. To jest coś, co zdecydowanie ja rozpisywałam sobie jako studentka i potrzebowałam mieć właśnie taki plan zaliczeń, od razu z wymaganiami, od razu konkretnie wiedząc, co będę musiała zrobić, żeby dany konkretny przedmiot przejść z sukcesem. Więc to jest coś, co w moim odczuciu jest taką totalną podstawą. Oczywiście są też rozpiski zadań, listy zadań i tak dalej, tak jak w tradycyjnym planerze, ale też to, co jest według mnie istotne z punktu widzenia większości studentów, czyli budżet. Także są strony, które pomogą trochę zaplanować swoje finanse. I ja pamiętam też doskonale, jak ja akurat planowałam finanse w systemie kopertowym, w związku z tym, że zarabiałam w gotówce, więc to wszystko się razem spinało jako taki system, w którym planowałam, ale myślę, że rozpisanie sobie czegoś takiego w przygotowanym formularzu pod kątem finansów też jest całkiem dobrą opcją. Także jeżeli szukacie gotowca w formie fizycznej, to myślę, że właśnie taki planer będzie najlepszą opcją. Drugą taką opcją jest coś, co już możecie wykorzystać trochę bardziej elastycznie. Mam na myśli, że to jest planer, który jest do wydruku, ale w sumie można by też z niego korzystać elektronicznie, a mam tutaj na myśli planer Och Pastel Magdy z bloga My Pink Plum, czyli planer akademicki. To jest po prostu paczka grafik, które możecie sobie wydrukować, więc możecie je wydrukować. Fajne jest to, że macie tutaj już pewną wolność formatu. Będzie to wymagało trochę więcej zaangażowania, bo już musicie zdecydować i samemu wydrukować, złożyć ten planer. Można w sumie też korzystać z pojedynczych kartek i fajne jest też to, że w tej opcji możecie ich sobie dodrukować tak dużo, jak Wam będzie potrzeba. Sama paczka jest w dobrej cenie, ponieważ kosztuje 29,90 na ten moment. W związku z tym, no to też nie jest nic drogiego, a to też jest niedatowany planer, który można jakby wykorzystywać wielokrotnie, ale w sumie, jeżeli skorzystalibyście, bo to są wszystko pliki z tego, co pamiętam, albo w JPEG, albo w PDF-ie, jeżeli skorzystacie z tego w formie elektronicznej, to jak najbardziej też może posłużyć jako forma elektroniczna. Ja już o planerach Magdy opowiadałam, to jest generalnie bardzo dobrze przygotowany i przemyślany planer osoby, która też jest wykładowcą akademickim, więc też ze studentami pracuje na co dzień i podobnie tak jak w poprzednim fizycznym planerze też znajdziecie tam strony dedykowane zaliczeniom, strony dedykowane budżetowi, typowo poświęcone takim studenckim, codziennym tematom. Kolejna opcja będzie opcją najdroższą, ale nie tylko ze względu na sam produkt. Mianowicie zafascynował mnie produkt, który wypuściło Ogarniam się. To jest firma, która też wypuszcza planery, one też gościły w moich rankingach planerów. Natomiast ten konkretny produkt mnie zainteresował, ponieważ został przygotowany już konkretnie z myślą o użytkownikach tabletów. Akurat, zresztą podlinkuję Wam na blogu na pewno fantastyczny film, który Ogarniam się przygotowali, żeby pokazać swój produkt i to, jak ten planer konkretnie wygląda na tablecie. On już jest zoptymalizowany pod konkretne aplikacje dla tabletów, zarówno dla iPadów, jak i dla tabletów na Androidzie, także każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. I to już jest też przygotowane pod studenta, który już posiada taki tablet i najlepiej posiada rysik, ponieważ wtedy najwygodniej się z nim funkcjonuje. I są to pliki, które pozwalają Wam tworzyć swój planer w formie w pełni elektronicznej. Macie tam wolność wklejania tekstu, w sensie takiego pisanego na klawiaturze, możecie tam rysować, możecie pisać ręcznie, możecie wklejać zdjęcia i powiem Wam zupełnie szczerze, że gdybym znowu była na studiach, to chyba to by była opcja, która zainteresowałaby mnie z tych wszystkich najbardziej, ponieważ macie absolutnie nieograniczoną ilość stron, macie wszystko w jednym miejscu, ponieważ możecie mieć zarówno notatki, swoje budżety, swoje plany, swoje listy zadań, swoje zaliczenia, absolutnie wszystko możecie mieć w jednym miejscu, w jednym urządzeniu. I myślę, że to jest coś, co by się sprawdziło absolutnie fantastycznie. Można tam też przecież wkleić całe pliki z notatkami, całe pliki z książkami ze studiów, więc to jest coś, co mnie szalenie zainteresowało. Oprócz tego możecie sobie to ozdobić na jaki tylko sposób chcecie i owszem, jakby dojście do wprawy, żeby tego używać, trochę zajmie, ale z drugiej strony myślę, że to jest coś, co ma szansę stać się naprawdę długofalowym nawykiem i długofalową formą. Fajne jest też to, że wszystkim tym, co stworzycie, możecie się bardzo łatwo podzielić i bardzo łatwo podzielić się z kimś kopią czy notatek, czy jakiegoś swojego planowania, czy stworzyć na przykład dzielony plik, którym będziecie pracować w grupie, jeżeli jest do zrobienia jakiś określony projekt. Także myślę, że to jest opcja, która jest naprawdę ciekawa. Sam planer kosztuje, z tego co pamiętam, 39,90 i jest obecnie w promocji. I tak jak mówię, to nie jest tania opcja, co więcej trzeba mieć określone narzędzia do niej, ale polecam zerknąć, bo myślę, że to jest coś naprawdę ciekawego i coś takiego innego, jeżeli chodzi o te formy planowania. No i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o te konkretne produkty, które możecie znaleźć. I ostatnią opcją, którą chcę Wam zaproponować, jest coś darmowego, bo tak jak mówiłam, darmowa opcja też będzie. Mianowicie chcę Wam polecić aplikację. Tą aplikacją jest Monday.com. To jest akurat program, który ja poznałam w pracy i którego my używamy do zarządzania takimi większymi inicjatywami, większymi projektami. I to jest programik, który jest bardzo prosty i w wersji jednoosobowej jest darmowy. Aczkolwiek jeżeli chcielibyście go dzielić z większą liczbą osób, to tam już niestety wchodzą w grę koszty, ale jeżeli chcecie samodzielnie jako jedna osoba tym zarządzać, no to jest to dalej darmowe. To jest program, który poniekąd przypomina mi trochę ładnie wyglądającego Excela, ale jest prostszy w obsłudze. Mianowicie macie tam bardzo dużo opcji budowania swoich tablic w różnych formatach. Ona może być w formacie listy, w formacie kalendarza, w formacie dashboardu, w kanbanie. Wszelkiego rodzaju listy możecie sobie tam budować i dodawać. Jest bardzo dużo opcji linkowania plików, opcji checkboxów, dat, określonych statystyk. Możecie sobie to wszystko pokolorować tak jak Wam się podoba, możecie sobie wyrobić własny kod na to, jak tym zarządzać i to jest coś, co ja też robiłam. Niestety w trakcie, jak ja byłam na studiach, nie było jeszcze tak zaawansowanych narzędzi, natomiast faktycznie wykorzystanie tego aplikacji, którą będziecie mieli na telefonie, na komputerze i ewentualnie też na tablecie, jest fajnym pomysłem, ponieważ powoduje, że macie dostęp do tych informacji z każdego miejsca, a jednocześnie nie musicie ze sobą nosić dużego planera. I jednocześnie w tym momencie możecie sobie zarówno zaplanować budżet, zaplanować swoje prywatne rzeczy, swoje jakieś projekty, możecie swoje rodzinne rzeczy też zaplanować, a jednocześnie możecie mieć wszystkie zaliczenia rozpisane, rozbite na zadania, bo taką opcję Monday też daje, że możecie sobie tworzyć zadania do konkretnych podpunktów, możecie sobie ustawiać przypomnienia. Monday też daje Wam fajną opcję i jak większość programów do zarządzania projektami wypluwa Wam taką listę zadań na konkretny dzień i pod tym kątem myślę, że to jest fajne narzędzie, którym można się zainteresować. Ja osobiście próbowałam i przez dłuższy czas próbowałam się zaprzyjaźnić z Asaną. Asana to nie jest program, który mi leży. On wizualnie mi przeszkadzał. Ja się tam trochę nie mogłam w Asanie odnaleźć. Natomiast Monday jest akurat programem, który bardzo fajnie się sprawdza do tego. I na blogu podlinkuję Wam konkretnie, jak to może wyglądać i jak możecie sobie ten Monday zaaranżować. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to może wyglądać, to zajrzyjcie na bloga. I to była właśnie ostatnia opcja, już ta konkretnie darmowa. Dajcie mi znać, jeżeli jesteście na studiach, jeżeli dalej studiujecie, jakich narzędzi używacie. Może zróbmy tu w komentarzach, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, taką listę właśnie fajnych narzędzi, które mogą pomóc na studiach. A oprócz tego serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. A póki co dzięki za uwagę i do zobaczenia.